Taka rzeczka sobie płynie przez Sierra Nevada. Witajcie! W tym materiale zabierzemy Was na przygodę popołudniowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych Ameryki, do słonecznej, rozciągniętej wzdłuż Pacyfiku Kalifornii, pustynno-stepowej Nevady, gorącej Arizony z Wielkim Kanionem i stanu Utah, krainę łuków skalnych i mormonów. Pokażemy Wam, jak przebiegała trasa podczas tych niemal 3 tygodni jazdy samochodem. Opowiemy o niektórych miejscach oraz o sposobach zakwaterowania. Zostawimy Wam tu także jak najwięcej tipów, jak zaoszczędzić czas i pieniądze. Jest to 4. materiał na naszym kanale z naszej wizyty po USA w 2023 roku. Dlatego zainteresowanych poprzednimi materiałami odsyłamy do naszego kanału. A jeśli nie chcecie przegapić naszych kolejnych materiałów z wizyty do Miami, czy też podróży po Gwatemali, to zostawcie subskrypcję i ustawcie dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienie. Stany Zjednoczone to oczywiście przedmiot marzeń wielu podróżników, bo przecież znajduje się tu tak wiele punktów do zobaczenia. Trudno znaleźć na świecie tak bardzo zróżnicowany kraj i oferujący tak wiele jak znane każdemu metropolie. Nowy Jork z Manhattanem, Central Parkiem, Times Square czy Broadwayem, Los Angeles i słynny Hollywood, Beverly Hills, plaże Santa Monica i Venice. Czy też mamy Chicago, znane z architektury, muzyki bluesowej i pięknych jezior. USA ma fascynującą kulturę wielu grup etnicznych zamieszkałych te ziemię, a nawet kuchnię obejmującą burgery, hot dogi, barbecue, pizzę, jedzenie meksykańskie i wiele innych. To wszystko dla wielu będzie zachętą na zorganizowanie wycieczki, a nie sposób zapomnieć o największym skarbie USA. Dziedzictwie naturalnym obejmującym 63 parki narodowe, w tym Wielki Kanion i Dolina Śmierci. Nie zapominajmy też o parkach stanowych i innych wspaniałych miejscach. Sami widzicie, że w takiej sytuacji nie jest łatwo obrać marszrutę i zdecydować się, które punkty będą na naszej drodze. W naszym przypadku wybór padł na południowy zachód, a dokładnie Kalifornię, Nevadę, Arizonę oraz Utah. Brzmi to błaho i można pomyśleć, że co to jest tylko 4 stany, ale trzeba pamiętać, że ich łączna powierzchnia to prawie 2 miliony kilometrów kwadratowych, ponad 6 razy więcej ziemi niż Polska. Zatem, jak się pewnie domyślacie, my ledwo zapoznaliśmy się z tym regionem kraju. No dobra, ale popatrzcie teraz, co zobaczyliśmy na naszej trasie. Licząc od początku, mamy zatem Stanford University, Monterey, Dinosaur Caves Park, Solvang, Santa Barbara, Malibu, Santa Monica, Los Angeles, Las Vegas, Tama Hoovera, Grand Canyon, Little Colorado, Monument Valley, Horseshoe Bend, Tama Lake Powell, Kanab, Zion, Valley of Fire, Narodowy Park Sequoia, Narodowy Park Yosemite, Jezioro Tahoe, miasto Reno i Sacramento. Łączna długość trasy wyniosła 4400 km, a nasze noclegi odbywały się w różnej odległości od siebie. Sposób zakwaterowania zmieniał się w zależności od potrzeby. Na środek transportu samochód Kia Sorento wynajęta została w serwisie Turo za kwotę prawie 4000 zł. Co obejmowało już podstawowe ubezpieczenie i namiot wraz z 2 krzesłami kempingowymi za cenę dodatkowo $30. Jedynie na tej stronie pojazdy mają takie dodatki, a opcja nocowania pod namiotem była dla nas ważna. Ubezpieczenie możemy oczywiście wykupić w wersji nieco bardziej premium, ale po przeczytaniu warunków uznaliśmy, że to zbędny wydatek. Paliwo kosztowało różnie, od ponad $5 w Kalifornii do nieco ponad $3 za baryłkę w Las Vegas. Biorąc poprawkę na walutę, że paliwo tu się liczy za galon, czyli 3,78 litra, to cena będzie oscylować od około 6 do 4 zł za litr. Chcecie zaoszczędzić? Wyszukujcie stacje benzynowe w Google Maps, a ta pokaże Wam ceny najczęściej zgodnie z prawdą. Wróćmy do noclegów. Nasze 4 główne serwisy rezerwacji to Airbnb, Booking.com dla tych zwyczajnych miejsc i Reservation.gov i HipCap.com
dla pól namiotowo-kempingowych. A jeszcze mamy też Couchsurfing dla zakwaterowania na prośbę i za darmo. No i wcześniej zarezerwowaliśmy pola namiotowe, zwłaszcza w sercu Doliny Yosemite oraz tuż obok południowej krawędzi Grand Canyon. Około 2 tygodnie wcześniej. Tutaj otwieranie rezerwacji jest różne, a dostępność miejsc w tych popularnych punktach maleje z godziny na godzinę. Miejsce pod namiot i samochód jest super tanie, jakieś 20-30 dolarów, a lokalizacje są fantastyczne, dlatego rekomendujemy Wam nocleg pod namiotem. Przejdźmy do kluczowych atrakcji, czyli zobaczonych czterech parków narodowych: Wielki Kanion, Zion, Sequoia i Yosemite. Ale też mamy Monument Valley i Valley of Fire, czyli Dolina Ognia. Sześć wspaniałych punktów, które zasługują na kilka słów od nas. Wielki Kanion to park założony około 100 lat temu. Teren początkowo wykorzystywany przez górników, wydobywając geologiczne złoża uranu. Dostrzeżone walory przyrodnicze szybko przyciągnęły turystów. Kolej, która tu została doprowadzona ze wschodu, pomogła w dotarciu w sposób łatwy i przyjemny. Teraz możemy dojechać jeszcze prościej, zatrzymać się samochodem i wynająć pokój lub spać w namiocie. Dojeżdżamy do Wielkiego Kanionu od południa. Minęliśmy miasto Williams, a słońce od zachodu oświetla nas swoimi pięknymi barwami. Podczas opadów tego dnia część drogi zalało i utknęliśmy na drodze na około 2 godziny. Po przybyciu o 22 na pole namiotowe Mother Campground rozłożyliśmy namiot. O wschodzie słońca wybraliśmy się na Mother Point i z wielkim zachwytem nad otaczającym nas krajobrazem spędziliśmy tu poranek. Drugi punkt widokowy to Duck on Rock. Kolejny Grand View Point. I Mike, tak, Grand Canyon. Niesamowite miejsce. Tutaj są najlepsze kolory. Kamyczek. I lecimy. Nie wpadło, mogę Wam powiedzieć o tym. Przy Desert View pożegnaliśmy się z rzeką Colorado. Jadąc na wschód w kierunku Monument Valley, w pewnym momencie zobaczyliśmy inny kanion. Znacznie węższy, jakieś 400 metrów szerokości, zatrzymaliśmy się na parkingu, gdzie Indianie Navajo sprzedawali swoje wyroby i poszliśmy na punkt widokowy. Kolejny kanion na naszej drodze. Rzeka Little Colorado. No tutaj jest wysokość względna, widoczna jak na dłoni. Kolejny w kolejce to niesamowity krajobraz Monument Valley. Majestatyczne formacje skalne tworzące różne kształty wyrastające ponad ziemię około 300 metrów. Geneza tego miejsca to też tak jak w przypadku Grand Canyon erozja, ale w tym przypadku spowodowana wiatrem. Przyjechaliśmy tu w czasie przerwy w opadach deszczu. Niebo było pokryte potężnymi chmurami, a my oczekiwaliśmy kolejnego deszczu niestety. Zupełnie inna pogoda niż zwykle można zobaczyć na zdjęciach z tego miejsca. Ale musimy Wam powiedzieć, że klimat, jaki wylewa się, jest cudowny. Jedno z lepszych miejsc, jakie zobaczyliśmy w życiu. Jechaliśmy tu z południowej strony, przejeżdżając przez miasto Kayenta. Tu jest stacja benzynowa i sklepy mniej więcej w środku doliny. Jest też visitor center, więc jest mała szansa, że poczujecie się jak w całkowitym opuszczonym miejscu. Drogi są świetnej jakości, chociaż gdy skręcaliśmy bezpośrednio na podwórko pewnej indiańskiej rodziny, to był już piasek, który na szczęście nie był przeszkodą dla naszego auta. Na miejscu było dużo miejsca na namiot, prywatny stół i ciepła woda, a nawet prąd elektryczny. Ubikacja oddzielna.
Tak wygląda nasze pole kempingowe w Monument Valley, w samym sercu. Wspaniałe miejsce, $33 zapłacone online na aplikacji czy stronie internetowej HipCamp. Bardzo dobre. Choć recreation.gov jest lepsze, więcej trochę miejsc i tańsze. Gospodarze mili. Zjedliśmy kolację i poszliśmy spać. Noc nie była spokojna, bo ciągle padał deszcz i wiał wiatr. I jak się rano dowiedzieliśmy, taka ilość padów to błogosławieństwo dla mieszkańców żyjących tu niemal w ciągłej suszy. Na zachód od Monument Valley znajduje się najsłynniejszy punkt kanionu rzeki Colorado – Horseshoe Bend. A za cenę kilkunastu dolarów zostawiliśmy tu auto i po kilku minutach spaceru w upalnym słońcu przed nami był już wspaniały kadr, gdzie błękitne wody zagłębiają się w jurajskie skały na głębokość 300 metrów. I uwierzcie nam, że ten moment wycieczki jest w pierwszej dziesiątce tych najpiękniejszych na tej wyprawie. Poza tym, wyobraźcie sobie, jak można poczuć się wspaniale, siadając na chwilę na skałach i spoglądając w dół. Warto wtedy docenić te kilka milionów lat potrzebnych, aby natura stworzyła ten cud przyrody. Na południowym zachodzie stanu Utah znajduje się jeden z pięciu parków narodowych tej części USA – Zion. I znowu mamy tu piękne formacje skalne – żółtych i pomarańczowych piaskowców. Kanion powstały podczas erozji rzeki i piękne widoki. Pozornie Zion to coś podobnego względem poprzednich punktów, ale nic bardziej mylnego. Krajobrazowa droga, którą jechaliśmy ze wschodu, jest świetna. Skały są wyjątkowo kolorowe. Kręta droga asfaltowa wygodnie wiodła nas najpierw do tunelu wykopanego tu 100 lat temu, a potem w pewnym momencie jesteśmy już na dnie kanionu, wcinającego się aż 800 metrów w tej części wyżyny Colorado. Zostawiliśmy auto na parkingu w mieście Springdale, stąd wygodnie wzdłuż parku poruszaliśmy się ekologicznymi autobusami. If you have any questions, ask the info guy. There's an info desk right here under this shaded rooftop. Have a great day, you guys. Możemy wysiąść na jednym z około 10 przystanków i wybrać ścieżkę odpowiednią dla nas. W tym kultowy Angel Landing i The Narrows. Oto Valley of Fire, Dolina Ognia, park stanowy. Ja z samochodem $15. Idziemy pierwszą ścieżką, jest około 105 Fahrenheitów, co chyba oznacza takie prawie 40 stopni. Smarujcie się, my tak zrobiliśmy. Długie rękawy, obowiązek. A w południowej porze na piachu i asfalcie słońce parzyło niemiłosiernie. Dlatego każdy cień był cenny, a nasze ścieżki trwały jak najmniej. Nie ma co ryzykować udarem w czasie podróży. Dolina Ognia to park utworzony około 80 lat temu celem ochrony dziedzictwa rdzennych plemion Indian, Anasazi, w tym ich petroglifów narysowanych na skalę jakieś 2,5 tysiąca lat temu. W dolinie znajdują się czerwone piaskowce Azteków, od których park wziął swoją nazwę, powstały w epoce jurajskiej. A postery Visitor Center przeprowadzą Was przez miliony lat ewolucji geologicznej, obejmującej powstanie m.in. pasma wzniesień wapieni od strony południowej. W parku jest sporo unikalnych ścieżek. My wybraliśmy te krótkie i na przykład świetne jest stanowisko petroglifów położone kilkanaście metrów powyżej terenu, do których prowadzą schody. Albo spetryfikowane drzewa liczące tysiące lat, też krajobraz, jaki stworzyły skały z ikoną parku, czyli balansującej skały. W Kalifornii, w masywie gór Sierra Nevada, znajduje się Park Narodowy Sequoia, znany ze swoich ogromnych drzew. Jak największe według objętości drzewo na świecie, General Sherman.
park jest zróżnicowanym obszarem obejmującym tereny o kilkuset do kilku tysięcy metrów nad poziomem morza. Droga z południa wiedzie cały czas pod górę. Kolejne zakręty podnoszą nas wyżej i wyżej, a masywy skalne kolejnych szczytów są coraz lepiej widoczne. Tu też jest najwyższy szczyt kontynentalnej Ameryki, Mount Whitney, sięgający 4421 metrów. Sekwoje są pięknymi, potężnymi drzewami, mają grube pnie, są bardzo wysokie, jak na przykład generał Sherman z wysokością ponad 80 metrów. Ich kora jest jasna i nawet gładka, a szyszki, co nas zdziwiło, mają kilka centymetrów długości. Po parku możemy poruszać się swoim autem, autobusem i pieszo. Czas na równie unikalne miejsce co Wielki Kanion, a mianowicie Park Narodowy Yosemite. Pierwszy obszar chronionego krajobrazu w Stanach Zjednoczonych. Jako park mianowano go nieco później po Yellowstone. Jest to fragment gór Sierra Nevada, tak jak Park Narodowy Sequoia, zbudowany z jasnych skał granitowych i wyrzeźbiony lodowcami w minionych czasach. Mamy tu legendarną dolinę wcinającą się na głębokość około 1 km. To jest początek doliny Yosemite. El Capital. Za nami wodospad. Zapomniałem jeszcze jak się nazywa. Nie dość, że pogoda jest wspaniała, to widoki są niesamowite. Jest też kilka wyśmienitych formacji skalnych, jak Cathedral Rock, Half Dome, El Capital albo Great Arcs. Także jest kilka naprawdę pięknych i ogromnych wodospadów. Najważniejszy to Yosemite, 739 metrów. Nevada Falls 181 albo też Bridal's Veil Fall 188 metrów. Przejdziecie tutaj latem na Glacier Point, to cała dolina wraz ze wspomnianym Yosemite Falls będzie na wyciągnięcie ręki. Gwarantujemy Wam, że długo nie zapomnicie tego widoku. Co do noclegu, to wybraliśmy pole namiotowe w samej dolinie, których miejsca kończą się w ciągu paru godzin. Jest tam darmowy dla osób z namiotami parking, a przede wszystkim wspaniałe widoki gwiazd otulających dolinę, jak tylko zrobi się ciemno. Cena miejsca to około $20. Warto przyjechać tutaj z południa lub zachodu i rozpocząć podróż od wspomnianego punktu widokowego Glacier Point. Potem pojechać doliną, a następnie wyjechać z parku drogą na północ od doliny w kierunku wschodnim. Bo tam czekają Was kolejne atrakcje jak krystaliczne czyste jezioro Tenaya oraz łąki Tolumny. Na pewno i miasta, i miasteczka mają wiele do zaoferowania na trasie po południowym zachodzie USA. Dajmy na to Sacramento, ze swoim unikalnym starym miastem pokazującym klimat niczym z westernów. Las Vegas, krajowe centrum rozrywki z tłumami wylewającymi się na główną ulicę The Strip w ciągu dnia i jeszcze bardziej nocą. Los Angeles jest nudnym miastem z kilkoma ważniejszymi hiszpańskimi budynkami w downtown, a samo Hollywood to już wychodząca poza miasto część aglomeracji z najlepszymi miejscami do spaceru i rozrywki. To tyle w tym materiale. Cieszymy się, jak dotarliście z nami aż tutaj w tym filmie. Piszcie do nas i pytajcie się o co tylko chcecie. Czekajcie na kolejne materiały na naszym kanale. Niebawem ukaże się film z Miami, Nowego Orleanu i niesamowitej przygody w Gwatemali i Belize. Cześć!